Witam Cię w kolejnym dniu naszego wyzwania z jogą. Dzisiaj jest dzień 16. Jeżeli nie bierzesz udziału w wyzwaniu, to również witam Cię serdecznie na macie. Zacznijmy dzisiejszą praktykę od położenia się na macie. Złącz spody stóp razem. Kolana odpoczywają do boków. Połóż swoje dłonie na brzuchu, zamknij na chwilę oczy i weź kilka głębokich oddechów, poczując, jak Twoje ciało opada i relaksuje się z każdym wydechem. Dzisiejsze zajęcia jogi są poświęcone przygotowaniem do pozycji Bakasana, czy inaczej do pozycji kruka, pozycji, która wymaga dosyć silnych rąk, jak i również mięśni brzucha i otwartych bioder. Więc postaramy się dzisiaj pokrótce dotknąć wszystkie te pozycje, które pozwolą Ci bezpiecznie wykonać pozycję kruka. Weź jeszcze kilka głębokich oddechów. Zrelaksuj ramiona i rozluźnij szczękę. Poczuj, jak Twoje biodra powoli się rozciągają. W przygotowaniu do tej pozycji daj sobie przede wszystkim dużo czasu i cierpliwości. Głęboki wdech i pełny wydech. Głęboki wdech i wydech. Powoli możesz otworzyć oczy, złączyć teraz kolana razem. Połóż teraz swoją prawą dłoń pod prawym pośladkiem, a lewą dłoń pod lewym. Podnieś prawą nogę do góry, lewa noga prosto. Obniż prawą nogę do dołu, podnieś tym razem lewą nogę. Obniż lewą nogę i podnieś prawą. Kilka razy góra-dół i góra-dół, tak żeby zaktywować tutaj mięśnie zewnętrzne bioder, otworzyć je bardziej, rozgrzać jeszcze bardziej. Pamiętaj trzymać teraz brzuch cały czas wciągnięty, zwłaszcza kiedy opuszczasz nogi na dół. Postaraj się, aby nie robić dużej przerwy między lędźwiami a podłogą. W górę i w dół. Teraz dwie nogi. Wdech w górę i wydech bardzo powoli zacznie opuszczać w dół. Postaraj się nie kłaść stóp na podłodze. Wdech w górę i wydech. Zaaktywuj tutaj swoje mięśnie brzucha. Wciśnij jeszcze mocniej do kręgosłupa. I jeszcze raz w górę. I na wydechu opuść nogi do dołu. Na kolejnym wdechu ugnij kolana i przyciągnij je do klatki piersiowej. Pokołysz chwilę i na kolejnym wdechu usiądź na macie, po czym przenieś się do pozycji czworonożnej, do pozycji stołu. Zrelaksuj stopy na podłodze, ramiona nad nadgarstkami, porozciągamy przez chwilę nadgarstki. Przy pozycji kruka jest bardzo ważne odpowiednia pozycja, odpowiednie ustawienie dłoni, więc staraj się wykorzystać tutaj ten moment, żeby to właśnie zrobić. Czyli cała dłoń leży na podłodze, opuszki palców są oparte o podłogę, natomiast środki palców są lekko uniesione do góry, tak jak pająk. Możesz to nazwać pajęczymi teraz palcami. I zacznij teraz przenosić ciężar ciała lekko do przodu i do tyłu. Brzuch jest wciągnięty, stopy są zrelaksowane, plecy wydłużone i proste. Wciskasz dłonie maksymalnie w stronę maty, jak tylko możesz. Jeszcze kilka takich ruchów. Pamiętaj o oddechu. Na
Następnie ustaw dłonie w ten sposób, aby palce były skierowane teraz do Twoich kolan. I ten sam ruch do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. I wdech, i wydech kilka razy. Chcemy rozgrzać przede wszystkim nadgarstki, dlatego że przy pozycji kruka cały ciężar ciała właśnie idzie w kierunku nadgarstków. I jeszcze jedną pozycję, którą możesz wypróbować, rozstawić dłonie do boków, tak żeby palce były skierowane na zewnątrz maty. I postaraj się teraz kołysać całe ciało, biodra, przód, bok, tył i bok. Trzy takie duże kręgi w jedną stronę i potem w drugą stronę. Brzuch jest wciągnięty, plecy są proste. Wróć teraz do pierwszej pozycji, ustawiając dłonie, palce skierowane do przodu maty. Wciągnij brzuch i zaokrągli plecy, zwłaszcza górną część. I teraz przenieś ciężar ciała do przodu, do tyłu. Do przodu, lekko do tyłu. I wdech, i wydech. Przy pozycji kruka jest bardzo ważne właśnie to zaokrąglenie pleców i trzymanie mięśni brzucha. Potrząśnij lekko nadgarstkami, daj im chwilę odpocząć. Wróć do pozycji czworonożnej. Przenieś nogi do tyłu, do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i na wydechu do pozycji psa z głową w dół. Weź tutaj jeden oddech, rozgrzejemy teraz chwilę całe ciało. Na wdechu przenieś nogi do przodu i wydech skłon do nóg. Wdech, zabierz ręce w górę, wyprostuj się, wyciągnij i wydech, dłonie do serca. Wdech, ręce w górę. Wydech, skłon do nóg, brzuch wciągnięty. Wdech, unieś klatkę piersiową. Wydech, pozycja deski i chaturanga. Wdech, pozycja psa z głową w dół i wydech, pozycja psa teraz z głową w dół. Wcześniej była pozycja psa z głową w górze. Kilka oddechów tutaj, wyprostuj plecy, zrelaksuj głowę. Podciągnij teraz pięty do góry i zaokrąglonymi plecami przejdź do pozycji deski, ale tak, żeby ramiona poszły za nadgarstki. Podciągnij biodra do góry na wydechu do pozycji psa z głową w dół. Pięty do góry, zaokrąglone plecy jak fala do pozycji deski, ale ramiona są przed nadgarstkami. Biodra znowu wysoko do góry, wydech. I wdech jeszcze raz jak fala. Do pozycji deski i wydech biodra w górę do pozycji psa z głową w dół. Jeden oddech. Na kolejnym wdechu zabierz teraz prawą nogę do góry. Ugnij kolano i przenieś prawe kolano do nosa. Zaokręglij plecy ponownie. Noga w górę i znowu wydech, prawe kolano do nosa. Wciągnij brzuch. Jeszcze raz, prawa noga do góry, kolano do nosa. Przenieś teraz prawą stopę między dłonie. Ustaw również lewą piętę, skręcając palce u stopy nieco do boku. Zabierz ręce do góry, pozycja wojownika 1. Prawe kolano jest ugięte, biodra do dołu, brzuch wciągnięty, plecy wyprostowane. Otwórz teraz swoje ręce do boków, skręcając się w stronę lewego ramienia. Podciągnij kość ogonową pod siebie, pozycja wojownika 2. Długie, proste ręce, prawe kolano ugięte. Odwróć teraz prawą dłoń do góry. Oprzyj lewą rękę na tylnej nodze, zabierając prawą rękę do góry. Na kolejnym wdechu wróć do pozycji wojownika 2 tylko na chwilę, a na wydechu ustaw prawy łokieć na prawym kolanie, zabierając lewą rękę do góry, tworząc jedną przepiękną, prostą linię.
Jeżeli jeszcze bardziej chciałbyś pogłębić tą pozycję, możesz teraz przenieść lewą rękę za plecy, możesz zostać tutaj, albo spróbować złączyć obie dłonie za prawą nogą. Unieś klatkę piersiową, skręć się bardziej jeszcze, popatrz w górę i na kolejnym wdechu wróć do pozycji wojownika 2. I na wydechu obie dłonie wędrują na matę, pozycja deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze, wydech, pozycja psa z głową w dół. Jeden głęboki oddech. Kolejny wdech, lewa noga do góry, wysoko. Ugnij lewe kolano, przyciągnij do nosa. Wdech w górę i wydech, kolano do nosa, zaokrąglij plecy. Wdech w górę, wydech, wciągnij brzuch, przyciągnij do nosa i postaw lewą stopę między dłonie. Prawa pięta oparta jest o podłogę, lewe kolano ugięte, ręce w górę, pozycja wojownika, jeden na drugą stronę. Biodra prosto w jednej linii. Tym razem otwórz swoje ręce teraz w drugą stronę. Pozycja wojownika 2. Łopatki do siebie. Możesz nieco pogłębić tą pozycję, jeżeli chcesz. Otwórz teraz lewą dłoń do góry i przenieś prawą dłoń na tylną nogę, zabierając lewą rękę do góry. Do spokojnego wojownika. Wdech z powrotem do pozycji wojownika 2 i na wydechu połóż lewy łokieć na lewym kolanie, zabierając prawą rękę wysoko w górę. Jeśli chcesz pogłębić tą pozycję, możesz spojrzeć w górę w kierunku prawej dłoni. Jeszcze jeden wdech i na wydechu opuść teraz prawą dłoń za plecy. Jeśli chcesz, możesz pogłębić tą pozycję, łącząc dłonie za lewą nogą. Spójrz w górę, skręć się do boku i na kolejnym wdechu wróć do pozycji wojownika 2. I wydech, dłonie do dołu, pozycja deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. Tym razem przenieś prawą stopę nieco do przodu. Ustaw piętę lewą na podłodze, skręcając znowu palce u stóp do boku. Biodra są równo. Połóż prawą dłoń na prawej stopie, wyciągnij lewą rękę do góry do pozycji trójkąta. Plecy są długie, brzuch wciągnięty. Wyobraź sobie, że masz z tyłu ścianę, na której możesz odpocząć. Zrelaksuj teraz lewą rękę. Przenieś swoją prawą rękę i ugnij na matę i ugnij nieco prawe kolano. Przenieś ciężar ciała do przodu, zabierając lewą nogę z podłogi. Wyciągnij lewą rękę do góry, pozycja półksiężyca. Wdech i na wydechu lewa dłoń do maty, wyprostuj biodra, ugnij kolano, pozycja deski i chaturanga. Wdech, pozycja psa z głową w górze. Wydech do pozycji psa z głową w dół. Teraz zamiana strony. Na kolejnym wdechu przenieś lewą stopę do przodu, układając prawą piętę na podłodze. Biodra w jednej linii. Wyciągnij teraz prawą rękę do góry. Lewa dłoń odpoczywa na lewej stopie. Pozycja trójkąta. Opuść prawą dłoń na biodro, przenieś teraz lewą dłoń na matę, ugnij lewe kolano, przenieś ciężar ciała do przodu, zabierz prawą nogę, lewa ręka do góry, pozycja półksiężyca. Wytrzymaj chwilę, znajdź tą równowagę. Wdech.
I wydech, prawa dłoń do podłogi, ugnij nieco kolano do pozycji deski i chaturanga. Wdech do pozycji psa z głową w górze i wydech do pozycji psa z głową w dół. Jeden oddech. I przy kolejnym wdechu ugnij kolana, możesz nieco skoczyć, jeżeli chcesz, do pozycji teraz siedzącej, zabierając od razu swoje stopy do góry. Postaraj się nie trzymać teraz rąk do pozycji Navasana. Zaczniemy obniżać tą pozycję, lekko do dołu i w górę. Do dołu, klatka piersiowa w górę, ugnij kolana. 10 razy. Wdech w górę, wydech, opuść do dołu. Wdech w górę, wydech w dół. Postaraj się trzymać proste plecy, brzuch jest cały czas wciągnięty. Będziemy potrzebować tych silnych mięśni brzucha przy pozycji kruka. Jeszcze kilka. Oddychaj. Postaw teraz stopy na podłodze, rozstaw nieco stopy i kolana przenieś się do pozycji Malasana. Dłonie razem splecione przed klatką piersiową. Rozstaw palce u stóp nieco szerzej, tak aby klatka piersiowa zmieściła się między nogami. Plecy są proste, wydłużone. I zaczniemy tutaj całą zabawę teraz z pozycją kruka. Jeśli jeszcze nie jesteś gotowy na tą pozycję, możesz zostać dłużej właśnie w tej pozycji. Jeśli chcesz spróbować pozycji kruka, to ustaw teraz dłonie przed sobą na podłodze. Pamiętaj o pozycji, o ustawieniu swoich dłoni, tak jak zrobiliśmy to wcześniej. Wyprostuj ręce, ugnij kolana i postaw kolana tak najbliżej pach, jak tylko możesz to zrobić. Przenieś ciężar ciała do przodu cały czas, jeszcze miej palce u stóp oparte o podłogę, tylko przynoś ciężar ciała do przodu i do tyłu, tak żeby przyzwyczaić się właśnie do pozycji przenoszenia ciężaru ciała do przodu. Natomiast Twój wzrok nie idzie w kierunku Twoich dłoni, tylko naprzód Twojej maty. Postaraj się teraz zabrać może jedną stopę z ziemi, drugą stopę, zrób znowu przerwę. Jeśli jesteś gotowy, spróbuj teraz całą pozycję kruka. Dłonie na podłogę, lekko ugięte łokcie, przenieś ciężar ciała, kolana oparte o tricepsy, wzrok skierowany na matę, podnieś stopy, złącz stopy razem, biodra w górę. Trzymaj chwilę, oddychaj i zrelaksuj pozycję, układając stopy z powrotem na podłodze. Popróbuj tak jeszcze chwilę, pobaw się chwilę z tą pozycją, poeksperymentuj trochę. Jeżeli chcesz jeszcze przenieść to w inny zupełnie wymiar, możesz spróbować takiego bocznego kruka, układając po lewej stronie swoje obie dłonie. Jeden łokieć jest oparty o kolano, lewy łokieć oparty o biodro i znowu przenoś ciężar ciała do przodu i do tyłu. I możesz teraz podnieś stopy do góry, opierając kolana na prawym łokciu. Zrelaksuj pozycję i przenieś swoje dłonie na drugą stronę. Jeden łokieć jest oparty o prawe kolano i biodro. I znowu przenieś ciężar ciała trochę do przodu, do tyłu. Wzrok skierowany jest na matę, nie na dłonie. Postaraj się wziąć stopy, może chociaż jedną stopę z podłogi. I zrelaksuj pozycję. Pamiętaj, bądź cierpliwy. Pozycja kruka jest dosyć silną, mocną pozycją, więc daj sobie czas. Odpocznij chwilę w pozycji dziecka, możesz zabrać ręce również wzdłuż ciała. Jeżeli czujesz teraz zmęczenie, to pozostań właśnie w tej pozycji tak długo, jak tylko masz na to czas. A jeśli masz ochotę, to popróbuj jeszcze kilka razy pozycję kruka. Ale pamiętaj, nie przeciążaj się,
Bądź cierpliwy, uszanuj swoje ciało. Jeśli jesteś gotowy teraz zakończyć swoją praktykę, to usiądź z powrotem na swojej macie i weź 3 głębokie oddechy. Wdech, zabierz ręce do góry i wydech, dłonie razem do serca. Wdech w górę, wydech w dół, jeszcze raz wdech i wydech, dłonie razem w dół. Podziękuj sobie za przepiękną, silną praktykę. Pamiętaj, daj sobie czas przy przygotowaniu do pozycji kruka. Ja dziękuję Ci serdecznie za dzisiejszą praktykę i do zobaczenia. Namaste.